Czołem. Nazywam się Przemek Szapar i dzisiaj chcę Wam przedstawić nowość na polskim rynku butów biegowych. Skarpa Neutron 2 to szeroki, bardzo wygodny but, dedykowany do biegów długodystansowych, do treningów, jak i do startów w biegach górskich i w Skyrunningu. Jest to but bardzo stabilny, charakteryzuje się dobrą amortyzacją tak w części środkowej, jak i w na wysokości pięty. Skarpa Neutron 2 wyposażony jest w szeroki gumowy otok jako osłona palców. W agresywny bieżnik podeszwy wykonany z gumy Vibram, który gwarantuje nam dobrą przyczepność, jak i bardzo dużą żywotność. Po czterech miesiącach użytkowania skarpa Neutron 2, pragnę się z Wami podzielić moimi spostrzeżeniami. But w mojej prawej ręce to but nowy. But w mojej lewej ręce to but, który testowałem w miesiącach od października do stycznia. Wyraźnie widać, że podeszwa wykonana z Vibramu Grip 2, to doskonały materiał. I po przebiegnięciu tylu kilometrów nie widać z nim, na nim znaczących ubytków. Poszczególne kostki nie noszą śladów dużego użytkowania. Nie ma na nim znaczących ubytków. I podeszła cały czas bardzo dobrze się sprawuje. Oczywiście, but testowałem także w terenie górskim na szlakach kamiennych w naszych górach karkonoszach i tak biegałem w nich na suchym granitowym podłożu, jak i na podłożu skalnym przysypanym śniegiem. Na zbiegach w terenie górskim. Czy były to mokre kamienie, czy przysypane śniegiem? Mogłem naprawdę na nie liczyć. Było to bardzo solidne wsparcie i wiemy, ile kosztuje nas przy zbiegach napinanie dodatkowych, dodatkowo napinanie nóg, które mają kontrolować prędkość. Tutaj możemy w zasadzie puścić nogi luźno i naprawdę zaufać butom, bo. Konstrukcja podeszwy gwarantuje nam bardzo dużą przyczepność w terenie najbardziej wrednym, czyli przy mokrym, mokrym kamieniu. Także jeżeli chodzi o konstrukcję podeszwy, uważam, że jest to absolutny top i mogę Wam szczerze polecić ten but, tak w terenie skalnym, jak i biegając w lesie. But w lewej ręce, który był używany, nie nosi wyraźnych śladów użytkowania. Nie złapał defasonu, wszystkie elementy trzymają się na swoim miejscu. Nie ma żadnych ubytków, nic się nie wypruło. Nie przetarły się miejsca mocowania sznurówek. Przedni otok, choć wiele razy uderzyłem palcami, oczywiście biegając w lesie o korzenie, tudzież w górach o skały, także nie nosi wyraźnych śladów użytkowania. Co do cholewki, jest to konstrukcja bardzo przemyślana. I dopiero w momencie, kiedy przebiegniemy w nim kilkanaście, kilkadziesiąt kilometrów, jesteśmy w stanie docenić to, w jak bardzo wyrafinowany sposób konstruktorzy Buta zadbali o pewne szczegóły. Panele widoczne na boku Buta, rzeczywiście zespolone wraz ze sznurówkami, powodują, że w części środkowej BUT znakomicie przylega, co daje oczywiście nam to miłe, bardzo pożądane poczucie tego, że na zbiegach, jakich zakrętach, stopa wewnątrz buta nam nie pływa. Co jeszcze, w części górnej, w momencie, kiedy wiążemy buta, panele powiązane z częścią e, pięty bardzo dobrze dociskają nam pięty. I znowu to zwiększa nasz komfort. Szeroka część e, przednia buta gwarantuje nam wygodę. Wiemy, jak to jest, e, kiedy e, pokonamy w terenie mokrym więcej niż 30 km. Noga trochę puchnie i w butach często jest troszeczkę za mało miejsca. Skarpa bardzo dobrze to przewidziała i zróżnicowała część środkową, jak i piętę do części przedniej. I rzeczywiście możemy tu liczyć na dużo miejsca i sporą wygodę, co bardzo zwiększa nam komfort biegania przy dłuższych dystansach. Przejdźmy do tego gumowego otoku, który na pierwszy rzut oka od razu rzuca się w tym modelu to bardzo solidna ochrona dla palców. Wiemy jak bolesną sprawą jest uderzenie dużym palcem w korzeń albo w skałę. E, ten otok wykonany z, z dosyć twardej gumy powoduje, że rzeczywiście każde uderzenie jest w zasadzie nieodczuwalne. E, zmniejszamy przez to możliwość urazu, jaki podczas e, długiego treningu po prostu możemy skupić się tylko na pokonywaniu e, kilometrów i nie musimy Martwić się o to, że uderzyliśmy jeden czy drugi raz palcem. Skarpa Neutron 2, już po pierwszym założeniu buta, powoduje, że mamy bardzo miłe uczucie stabilności, dużo miejsca, jak i sporą wygodę w części pięty. Wszystkie elementy są wykonane z miękkiego, bardzo miłego materiału. Język w Neutronach 2 jest znakomicie zespolony z wnętrzem buta. Wykonany z miękkiego neoprenu. Ani razu nie zdarzyło mi się tak, że język podczas biegania przekręcił się i uciskał gdzieś moją stopę, więc bardzo dobrze dopracowany element. Wiemy, jak denerwujące jest to w butach, kiedy język przemieszcza się podczas długiego treningu w terenie zróżnicowanym. Tutaj nie ma tego problemu. Dodatkowym elementem ułatwiającym życie nam, biegaczom, jest mała, dosyć wygodna kieszonka, w którą możemy schować zawiązaną sznurówkę. Co do materiału zewnętrznego, model, który testowałem, nie jest wyposażony w membranę Gore-Texu, jednakowoż Skarpa dysponuje w swojej ofercie butami z membraną, jest tej membrany pozbawiony, jednak jego konstrukcja, jak i materiał zewnętrzny jest materiałem małochłonnym i biegając tak w śniegu, jak i w deszczu o różnym natężeniu, od drobnego deszczu do e, dużych ulew, nie zdarzyło mi się w zasadzie ani razu przemoczyć e, mocno stopy. Sama konstrukcja jest bardzo przemyślana i doceniamy ją podczas e, wykonywania treningów. But jest w części prze, przedniej bardzo elastyczny, w części środkowej odpowiednio sztywny. Pięta podeszwy wyposażona jest w bardzo dobrą amortyzację i możemy liczyć na dobre wsparcie tak przy ostrych zbiegach, jak i przy szybkim bieganiu na twardszych podłożach. Skarpa Neutron 2 to jest but, który mogę śmiało polecić. To jest 80-letnia tradycja włoskiego producenta. To jest bardzo solidny materiał, to jest bardzo przemyślana konstrukcja. I but bardzo uniwersalny, czyli w zasadzie dla nas, ludzi, którzy muszą wykonywać treningi o dużym kilometrażu i małym natężeniu. I także wtedy, kiedy musimy wykonać szybszy trening w postaci interwału albo drugiego zakresu. Polecam Wam wszystkim. Skarpa Neutron 2 to naprawdę solidny but, który znakomicie spisze się na naszym polskim biegowym podwórku. Testem butów Scarpa Neutron 2 rozpoczynam swój nowy cykl testów sprzętu biegowego. Zapraszam Was serdecznie, śledźcie mój kanał. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Pozdrawiam Was serdecznie, do zobaczenia.